Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na kanale, którą nazwałem Kącikiem Czytelniczym. Od dawna rozważałem zaczęcie recenzowania także komiksów czy mangi jako dodatek do moich materiałów o animacjach. Nie wszystkie jednak tytuły nadają się na stworzenie dla nich osobnego materiału, chociażby dlatego, iż w Polsce dopiero zacząłem wychodzić, a ja oparłem się, że nie będę tworzył osobnego materiału dla czegoś, co nie obejrzałem lub nie doczytałem do końca. Tak więc wpadłem pomysł na tę serię, seria polecajek, recenzji, takich pierwszych wrażeń z rzeczy, które w ostatnim czasie przeczytałem. Dzisiaj pierwszy ogień odcinek w 100% poświęcony mangom. Mamy Fujimoto, mamy Jojo, mamy wszystko co potrzeba, tak więc rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was na pierwszy odcinek Kącika Czytelniczego. Na pierwszy ogień Sayonara Eri, manga Tatsukiego Fujimoto, którego możecie kojarzyć głównie z tego, że jest autorem takiej pewnej serii jaką jest Chainsaw Man. Autor ten znany jest trochę z dziwactw w swoich mangach, jeśli nie wierzycie to zobaczcie jakie niesamowite rzeczy dzieją się w Fire Punchu. Natomiast ze wszystkiego co stworzył, w moim odczuciu Żegnaj Eri to zdecydowanie pik jego twórczości. Manga ta śledzi losy głównego bohatera imieniem Yuta z zamiłowaniem do filmów, który na życzenie swojej umierającej matki zaczyna nagrywać każdy moment z jej życia, aż do chwili śmierci. Ostatecznie jednak nie odważa się nagrać swojej matki w chwili jej śmierci. My jako czytelnik z początku oglądamy ten właśnie film, który Yuta prezentuje przed całą swoją szkołą i film ten nie został ciepło przyjęty, a sam protagonista został wręcz wyśmiany na forum wszystkich zebranych. Tym bardziej z uwagi na to, iż protagonista zakończył cały film wybuchem szpitala, w którym leżała jego matka. Wiele osób krytykowało Yuty za okazanie braku szacunku w stosunku do swojej matki, w szczególności ci, którzy sami stracili swoich bliskich. Po tym wszystkim Yuta postanawia popełnić samobójstwo i wchodzi na dach budynku swojej szkoły, gdzie spotyka tytułową Eri. Dziewczyna rozpoznaje chłopaka ze szkolnego pokazu i zaciąga go do opuszczonego budynku, gdzie razem zaczynają oglądać najróżniejsze filmy, a następnie zaczynają wspólny projekt, projekt stworzenia filmu, który poruszy każdego, film, który protagonista będzie mógł z dumą zaprezentować przed całą swoją szkołą. Kocham w tej mandze to, jak bardzo widać miłość Tatsukiego Fujimoto do kinematografii. Autor ten zawsze przedstawiał wiele elementów w swoich tytułach, jakoby żywcem były wyjęte z filmu. Jak chociażby miało to miejsce w Chainsaw Manie i scenie w karaoke, gdzie podczas walki głównego protagonisty inna postać śpiewa piosenkę Maximum The Hormone, co na myśl przywodzi nam klasyczne sceny filmowe, gdy podczas scen akcji w tle możemy po prostu usłyszeć muzykę. Sayonara Eri natomiast to jest full pójście w tę stylistykę filmową. Każdy kadr narysowany jest z widoku kamery POV, a całość sprawia wrażenie, jakobyśmy oglądali jeden długi film, lecz w formie mangowej. Rysunki często mają efekt takiego rozmycia, mające imitować ruchy kamery, gdyby była trzymana przez amatora. Niesamowicie kocham w tej mandze również to, iż nie do końca mamy pewność, czy dana scena aby na pewno jest rzeczywistością czy filmem stworzonym przez głównego bohatera, a w szczególności ten motyw widoczny jest w finale całej opowieści. Jeśli chodzi o polskie wydanie tomikowe, które wydało Nazwaneko, to nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Nie zauważyłem tutaj ani żadnych błędów w druku, ani literówek, czy innych błędów w tłumaczeniu. Papier i obwoluto są solidne, więc z całą pewnością mogę polecić tę lekturę każdemu z was. Iruma-kun to manga, która już od dawna jest w topce moich ulubionych mang wszechczasów. W Polsce wydawana przez studio JG, a opowiada ona o losach tytułowego Irumy, który to ma niezbyt łatwe życie. Głównie przez swoich absolutnie okropnych i toksycznych rodziców, którzy to w ogóle nie dbają o swojego syna. Do tego stopnia, iż on zmuszany jest często mieszkać pod mostem i samemu starać się o jedzenie i przetrwanie. Wszystko to ulega zmianie, gdy pewnego dnia jego rodzice sprzedają go demonowi. Początkowo myśląc, iż zostanie on przez niego zjedzony, chwilę później okazuje się, iż demon ten imieniem Sullivan tak naprawdę chce go adoptować jako swojego wnuka, gdyż nigdy nie było mu to dane, a sam jest już bardzo starym demonem, jednym z potężniejszych w świecie demonów. Iruma zaczyna uczęszczać do szkoły dla demonów Babilus, gdzie pomału zaczyna piąć się w rankingu oraz także nawiązując więzi ze swoimi przyjaciółmi z klasy. To co najbardziej kocham w tej mandze to to, iż zawsze gdy mieliśmy mangi, w których cała klasa szkolna była głównymi bohaterami, to koniec końców jedynie część postaci ma w tej historii jakąś znaczącą rolę, a o innych jesteśmy w stanie łatwo zapomnieć, jak na przykład miejsce to miało w My Hero Academia czy Assassination Classroom. Co natomiast super jest w Irumie, to to iż tutaj każdy z klasmateów Irumy ma szansę się wykazać i pełni jakąś większą lub mniejszą rolę, a nawet dedykowane są im całe story arki. W szczególności inni bohaterowie mają szansę wykazać się w arku Harvest Festival, gdzie każda z postaci została dobrana w pary i rywalizowały o to, kto zbierze największą ilość jedzenia w określonym czasie.
Story arc ten też jest w moim odczuciu zdecydowanie pikiem tej mangi, głównie przez ilość niesamowitych plot twistów i sposobów, w jaki różni bohaterowie zdobywali obie jedzenie. Jedni kradli i oszukiwali innych, inni wykorzystywali mieszkające w lesie zwierzęta, aby pomogły im w osiągnięciu celu, a jeszcze inni, jak na przykład główny bohater, zdecydowali się odnaleźć mityczną roślinę, której istnienie owiane jest tajemnicą, która gwarantuje największą ilość punktów. Dodatkowo w świecie demonów wiele lat temu zaginął ich władca i obecnie całe piekło czeka na jego powrót lub oczekuje wyboru nowego. I sama manga od początku sugeruje, iż to właśnie Iruma zostanie nowym władcą demonów wraz ze swoimi kolegami z klasy jako jego bezpośrednimi podwładnymi. Jest to niejako główny plot tej mangi, to oraz wątek grupy demonów, którym nie podoba się nowy wygląd piekła, gdzie wszystkie demony żyją w pokoju i chcą wprowadzić stary porządek, gdzie całe podziemie pochłonięte było w chaosie i brutalności. Ja osobiście czytam tą mangę już od naprawdę wielu lat i jedyne co mogę wam powiedzieć, to zachęcić was do tej wspaniałej lektury. Inio Asano to zdecydowanie jeden z moich ulubionych mangaków wszechczasów. Chyba żadna inna manga, którą czytałem, nie dobiła mnie tak bardzo jak jego najpopularniejsze dzieło, czyli Oyasumi Punpun. I tak naprawdę każda kolejna i poprzednia manga tego autora to depresja, smutek i jeszcze raz depresja. Niedawno w Polsce wydano jego następną po Punpunie serię o prawdopodobnie najbardziej niesamowitym tytule, czyli Dead Dead Demons Dead Destruction, który opowiada głównie o losach dwóch dziewczyn, Oren i Kotode, które muszą żyć w Tokio, które przed kilku laty zostało najechane przez tajemniczych kosmitów, a ich statek matka od tamtego czasu wisi tuż nad samym miastem. Sama manga opowiada o tym, jak ludzie próbują się odnaleźć w tej nowej sytuacji, jak konflikt pomiędzy rządem Japonii i obcymi pomału narasta. Ponadto mamy tutaj sporo motywów ksenofobii w stronę najeźdźców, jak rząd stara się usilnie kreować narrację, że kosmitów trzeba zwalczać, samemu nawołując do mordowania ich. Niewinni najeźdźcy w pewnym momencie nie pozostają dłużni i pomimo iż w większości przypadków są bezbronni, z obu stron czuć czystą, nieuzasadnioną nienawiść w stosunku do siebie nawzajem. W tym wszystkim mamy wątek głównych bohaterów, którzy nie dość, iż nie popierają takich radykalnych działań, a w szczególności jedna postać drugoplanowa, która nawet dołącza do grupy protestujących przeciwko rządowi ludzi, tak ponadto dwójka protagonistek żyje wraz z jednym z tych najeźdźców pod jednym dachem, gdyż on sam przybrał ludzką formę i obecnie wygląda jak jeden z ich dawnych znajomych, który w wyniku katastrofy związanej z rozbiciem statku obcych stracił swoje życie. Osobiście jestem wielkim fanem rysunków Asano, w szczególności tego realizmu w nich. Możecie zwrócić uwagę na absolutnie fenomenalne tła, jakie mają wszystkie mangi tego autora, a jest to spowodowane tym, iż autor nie rysuje ich odręcznie, a tworzy je za pomocą Unreal Engine, dzięki czemu wszystkie te kadry wyglądają po prostu obłędnie. W Polsce manga wydawana jest przez wydawnictwo Kotori w formacie dwóch tomów w jednym, podobnie zresztą jak było to w przypadku Punpuna. Ja wciąż jeszcze jestem w trakcie lektury tej mangi i aktualnie stanąłem gdzieś w połowie, lecz muszę przyznać, iż niesamowicie wciągnęła mnie cała ta intryga w tej historii. Niestety manga ta nie jest moim zdaniem tak dobra, jak wspominany już wiele razy Punpun, nie jest moim zdaniem nawet blisko, lecz wciąż jest to kawał świetnej, kolejnej depresyjnej historii, którą stworzył Inio Asano. Z innych kwestii chciałbym też wspomnieć, iż czytam również najnowszy part JoJo, czyli JoJo Lands. Obecnie wyszło jedynie 13 rozdziałów, lecz muszę przyznać, iż jak na razie podoba mi się. Myślę, iż nie dorównuje on jak na razie poprzednim partom, czyli Jolionowi oraz oczywiście Steel Ball Run, czyli wszystkim tym partom po resecie w finale Stone Ocean, lecz myślę, iż jest na dobrej drodze do bycia całkiem solidną historią. Tym razem akcja rozgrywa się na Hawajach, gdzie śledzimy losu głównego bohatera, czyli Jojo Joestar, który to jest zdecydowanie innym protagonistą od pozostałych JoJo, jakich mieliśmy szansę poznać w tej serii. W szczególności z uwagi na to, iż JoJo jest po prostu tym złym. Handluje narkotykami, kradnie, a my jako czytelnicy razem z nim zagłębiamy się w ten świat przestępczy. Nie ma oporów, by zabijać, a sama manga jednoznacznie stwierdza, iż główny bohater jest swoistym psychopatą. Natomiast cieszę się, iż nie jest to taki filmowy psychopata, jaki znamy popkultury, czyli seryjni mordercy, którym sprawia frajdę zabijanie, lecz właśnie idziemy bardziej w kierunku faktycznego obrazu psychopaty, takiego najbardziej oddanym prawdziwym realiom. Stan głównego bohatera, czyli November Rain, również niesamowicie przypadł mi do gustu. Może on przywołać w małym określonym miejscu opady deszczu, które następnie kompletnie rozwadniają ofiarę, jak widać to na załączonym obrazku. Kwestia również JoJo Bros, czyli kompanów głównego bohatera. Osobiście z całego serca kocham Dragonę, czyli brata JoJo, natomiast już mniej przypadam za pozostałymi dwoma bohaterami, którzy jak na ten moment wydają mi się jeszcze trochę nijacy.
Liczę natomiast, iż w przyszłych chapterach trochę się to zmieni i może dostaniemy trochę wglądu w przeszłość tej dwójki. Jeśli natomiast chodzi o stamty, czy to o tych bohaterów, czy to innych, z którymi do tej pory mieli okazję zmierzyć się nasi bohaterowie, to szczerze żaden z nich nie zapadł mi jakoś szczególnie w pamięć i wszystkie wydają mi się strasznie mid. Poza tak naprawdę, wow, Rohanem? Który z jakiegoś powodu istnieje również w tym uniwersum, ale no ciężko mi tego standa oceniać przez pryzmat partu 9, skoro jest on taki sam, gdy pojawił się po raz pierwszy w partii 4. Ponadto mamy tutaj intrygę związaną z tajemniczym kawałkiem zastygłej lawy, która ma moc przyciągania wartościowych rzeczy. I kurczę, ten wątek wydaje się strasznie, ale to strasznie ciekawy. Oczywiście w tempie, w jakim wychodzi ta manga, pewnie czegokolwiek dowiemy się dopiero za kilka lat, lecz wciąż jestem niemiłosiernie zaangażowany w to, co dzieje się aktualnie w tej serii i liczę na dalszy rozwój wydarzeń. Tak więc dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej mojej serii polecajek, rzeczy, które ostatnio przeczytałem. Mam nadzieję, że będziecie chętni na więcej odcinków tej serii i mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo w kolejnym tego typu materiale. A ja zapraszam Was również na serwer na Discordzie, który ostatnio założyłem, link w opisie i życzę Wam miłego południa, wieczoru czy tam pranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.